Witajcie, witajcie w kolejnym krótkim filmie instruktażowym. Myślę, że temat jest bardzo ciekawy. Poczekam, aż się troszeczkę zgromadzimy. Może gdzieś tam mnie wyłapiecie. Dzisiejszy film poniedziałkowy, czyli już taki, który właśnie we Vlogmasie na Instagramie miałby się dzisiaj ukazać. Nadrobiliśmy. Znaczy ja nadrobiłam. A słuchajcie, dzisiaj temat dosyć ciekawy, bo mówiący o wodach w magii. Oczywiście to jest tak, że o wodach w magii można robić kurs i elaboraty, ale chciałam Wam podać takie podstawowe wody magiczne, których używamy przy sprawach rytualnych, czy do oczyszczania, do skrapiania, czy do trzymania na ołtarzu, do wyzdrawiania. Teraz mi się kolejna woda przypomniała a propos wyzdrawiania. Poczekajcie, zapiszę, co by nie umkło, umknęło. Dobra. I będziemy szli po kolei. Słuchajcie, wody, jak wiemy, to w zasadzie jest. Woda jest specyficzna. Woda ma trzy stany skupienia. To jest jeden z takich elementów, który w piękny sposób przychodzi z jednego do drugiego. Czyli może być twarda, a ciągle woda, jako lód. Może być płynna, wypełniając każdą szczelinę jako płyn. No i oczywiście może być powietrzem, dymem. Także niby mamy jeden żywioł, a tu mamy te stany skupienia takie dosyć mocne. Jedynym antagonistą, jeżeli chodzi o wodę, to jest oczywiście ogień. I z jednej strony jest to coś bardzo różnego, a z drugiej strony te żywioły ze sobą super współpracują. Uwielbiam również żywioł wody, a szczególnie lubię wykorzystanie wody takie techniczne. I słuchajcie, te wody są różne. Zobaczcie, mamy strumienie, rzeki, jeziora, oceany, morza, opady, burze, mrzawki, deszcze. Tej wody po prostu, wiecie, ta woda jest w różnych czynnikach jak gdyby i różnie wygląda. I właśnie bardzo często od tego, skąd tą wodę czerpiemy, zależy jej użytkowanie. I myślę, że takie krótkie informacje będą dosyć ciekawe, jeżeli chodzi o użytkowanie wody właśnie. I słuchajcie, ja sobie wypisałam tutaj kilka, oczywiście nie wszystkie, do czego możemy jej używać. No zebranie takiej wody jest dosyć proste, chyba że nie mieszkamy nad oceanem, to wtedy mamy kłopot i problemik. Pierwsza woda ze strumienia. Strumienia. Słuchajcie, z czym nam się kojarzy strumień? Małe, niewielkie, wartkie, szybkie, energiczne, intensywne. Czyli taka woda będzie bardzo dobrze sprzyjała rytuałom szybkości, działania, intensywności, przyzywania, przyciągania, dążenia, przebijania. Rewelacja, prawda? Rewelacyjna woda ze strumienia. Strumień jest energią męską, znaczy woda jest żeńską, ale strumień jako strumień, energia męska, ekspresyjna, ekspansywna, więc bardzo pozytywna do takiej magii ruchu. Rzeka, niby podobna do strumienia, ale płynie lekko wolniej, ma swoje meandry, zakręty, nurty, jest przyspieszająco działająca, ale nie jest tak ekspresyjna. I woda z rzeki do rytuałów bardzo dobra będzie do oczyszczania albo ruszenia do przodu. Jeżeli chcielibyśmy coś ustabilizować, to tutaj zdobycie tejże wody nie jest takie proste, ale jeżeli macie okoliczność, wodę z jaskini, najlepiej taką kapiącą ze stalaktytów, dlatego że ona nabudowywała potęgę i do budowania potęgi taka woda ze stalaktytów jest rewelacyjna. Woda z lodowca. Z czym nam się kojarzy lodowiec? Woda w stanie stałym. Wielkość, ugruntowanie, uziemienie. Bardzo dobrze taką wodę wykorzystywać do rytuałów stabilności i długowieczności. Jeżeli chodzi o oceany i o morza, oceany i morza mają to do siebie, że są przypływy, pływy, odpływy. Jest pewnego rodzaju cykliczność. Ta woda bardzo dobrze nadaje się do rytuałów, które są cykliczne, czyli na przykład wszystkich świąt sabatowych. Jeżeli coś chcemy, żeby było u nas powtarzalne, tak jak Vlogmas na kanale, woda oceaniczna i woda morska, do takich rytuałów bardzo dobrze się nada.
bo ona będzie wprowadzała zmiany, ale takie jak pływy. Niby inny krab zostanie na tej plaży, ale jesteśmy pewni, że ten pływ również będzie kolejnego miesiąca. Także właśnie tak to działa. Woda burzowa, czyli zbierana podczas burzy. Woda burzowa daje piorunujące efekty. Bardzo szybko oczyszcza, ale może też niszczyć. Natomiast rewelacyjnie usuwa wrogów, czyli wszystkie te rytuały do usuwania, oczyszczania, odcinania, burzenia, niwelowania nałogów. Woda burzowa rewelacyjnie. Woda deszczowa rewelacyjna do oczyszczania, czyli zbierana podczas deszczu, kiedy nie występuje burza. Na zdrowie, woda może być kranowa, ale robi się wodę zdrowotną w sabat lita. I to jest jedna z takich magicznych czynności danego sabatu. Jak wiecie, każdy sabat ma swoje magiczne czynności. Na przykład w Samhain robi się krzyż ochronny, sieć pajęczą, która wyłapuje negatywy, a w litę robi się magiczną wodę uzdrawiania. I tą wodę można trzymać przez rok, jak coś boli, coś jest nie tak, łyknąć, posmarować. To jest właśnie woda uzdrawiająca. Jak ją robimy? Sposobów w książce Sabaty sposób jest. U mnie na kanale chyba też robiliśmy tą wodę, więc możecie to spojrzeć, ale wystarczy poprosić o błogosławieństwo żywioł wody, by tą wodę napełnił właściwościami zdrowotnymi. Także tutaj tak. No i woda księżycowa. Robimy ją w ten sposób, że wystawiamy wodę już po zmroku i pamiętamy, żeby ją ściągnąć przed świtem, na światło księżyca. Woda, która nie może zobaczyć światła dziennego podczas jej robienia, bo potem w czarnej butelce, ale i to, co otworzymy, to by jakiś promień światła padł, byśmy musieli chyba w ciemni fotograficznej, więc nie przesadzajmy, ale podczas jej robienia właśnie woda księżycowa, nie mogą paść na nią problemy. Promienie słoneczne. I taka woda księżycowa jest do magii kobiecej, dla urody, dla piękna, dla przywoływania bogini, dla miłości, płodności, intuicji, ale również jest bardzo dobra do zamykania portali. Więc jeżeli macie problem z tym, że Wam po domu biega jak po autostradzie różne byty, to taka woda księżycowa, skropienie taką wodą księżycową bardzo dobrze pomaga. No i woda święcona, słuchajcie, przez egregor katolicki również ma swoje działanie. Jak wszyscy wiemy, Kościół katolicki jest potężno magiczny, od wieków praktykujący i uczący swoich adeptów, więc moc, siłę, potęgę ma, posiada, więc wody święconej bym nie unikała, bo na przykład woda z 5 kościołów potrafi bardzo dobrze oczyścić. Woda z 12 kościołów zebrana, nie pijemy, kropimy, działa dobrze na zdrowie. To tak samo jak się zbierało wodę z 7 źródeł, żeby również było ku zdrowotności i ku polepszeniu bytowemu. Także słuchajcie, woda w magii, rewelacja. Woda w magii, rewelacja. Warto się z tematem zapoznać, stosować, a myślę, że wodę ze strumienia, z rzeki, z jeziora, no to też magia kobieca. Jezioro jest stagnacyjne, kobiece, opływowe, oczyszczające. Można sobie zorganizować, powpisywać buteleczki. Nie chodzi o to, że trzeba mieć wiadro tej wody. Chodzi o to, że możemy krople dodać do wody. Ta energia się rozniesie jak gdyby dalej. I nawet możemy brać właśnie takie kąpiele uzdrawiające. Myślę, kochani, że temat Wam się przyda. To jest taka zajawka. Tutaj należy się w to wdrożyć. Rewelacyjne rezultaty można uzyskać. Polecam również książkę Magia żywiołu wody. Chyba dobrze mówię tytuł, Chrzanowskiej. To jak zwykle nie jest... Chrzanowska nigdy nie pisze trudnych książek i dlatego ludzie nie lubią tego, co ona pisze. Bo ludzie myślą, że im jest więcej słów albo im więcej trudnych rzeczy, których nie rozumiemy, to wtedy magia jest bardziej. Nieprawda. Ona tam daje bardzo proste sposoby z użyciem wody. Jest rewelacyjnie. I sekretna magia szeptów, która w bardzo dużej mierze... Ta książka opiera się również na magii wody. Polecam serdecznie. Jest rewelacyjna. Recenzja Magii Szeptów jest na kanale, recenzja 4 żywiołów jeszcze nie, ale tak. Mówicie, że kolczyki piękne i widać wyraźnie. Tak, kolczyki przecudne, też jestem zachwycona i tak, przywiązałam się właśnie do nich od wczoraj. Dobrze, dziękuję Wam bardzo za bycie i uczestniczenie. Żegnam się z widzami YouTube'a.